Krzysztof Iwisz, witam Państwa w Jokerze, gdzie liczy się dobre nastawienie. Państwo muszą nastawić Super Polsat, nasi gracze na wygrane, a ja nastawiam się na wielkie emocje. Przed Wami Ewelina Laszczak. Ewelina to dyplomowana farmaceutka i świeżo upieczona mama Ignasia. Skład jej rodziny uzupełniają jeszcze mąż i dwa koty. Lubi podróże i gry planszowe. W młodości trenowała rock'n'rolla akrobatycznego, a za chwilę weźmie w obroty Krzysztofa i 10 pytań. Cudownie, witaj Ewelino. Powiem Ci, że mam wielki szacunek dla Twojego zawodu, ponieważ Wasze studia, studia farmaceutów nigdy się nie kończą, prawda? To prawda, to wieczna nauka i... Codziennie są nowe odkrycia, coś się dzieje, ty musisz to wszystko śledzić. To prawda, trzeba wszystko śledzić, trzeba być na bieżąco. Już od czasów studiów tyle nowych leków powstało, tyle nowych preparatów w aptece się pojawiło i miło jest mi słyszeć od tak znanej osoby tak miłe słowa, ponieważ myślę, że w dzisiejszych czasach zawód farmaceuty trochę jednak stracił uznania i szacunku. Ja myślę, że nie, że dla mnie i myślę, że dla wszystkich z nas jesteście zawodem społecznego zaufania. No to super, miło mi to słyszeć i bardzo się cieszę. Ewelino, trenowałaś akrobatycznego rock'n'rolla? Rock'n'rolla akrobatycznego. Czym się różni od tak zwanego zwyczajnego? Figurami, bardziej czyli? Skomplikowane. Mhm. Podskoki, rzucania, podrzucania. Rzucali tobą? Tak. Jak ci było z tym? Dobrze. Była młoda, szalona i oczekiwałam nowych doznań. I ile lat trenowałaś? 6 lat. 6 lat, tak? Miałaś stałego bardzo partnera? Bardzo wysportowana, wygimnastykowana, wyglądasz na taką osobę. Teraz po ciąży chyba nie. Czyli jak ma na imię syn, córka? Ignaś. Ignaś, ile ma lat? 8 miesięcy. Cudownie, to gratulujemy. Dziękuję. Z mężem tańczyłaś? Nie. Rock'n'rolla akrobatycznego nie tańczyłam z mężem, jeszcze się wtedy nie znaliśmy. A on lubi tańczyć? Lubi tańczyć. Chodziliśmy tak bardzo amatorsko na kurs tańca, więc coś tam, coś nie coś razem potańczyliśmy. Czyli lubi tańczyć? Lubi tańczyć. Ale czy umie? Pewnie, że umie. On wszystko umie. Wszystko umie, tak? Jak się poznaliście? Poznaliśmy się na szkolnym korytarzu w liceum podczas kampanii wyborczej, kiedy to on startował na prezydenta szkoły. Mhm. A ja go zaczepiłam i poczęstowałam cukierkiem. I wygrał? Wygrał. Czyli miał 2 słodycze na raz. Tak. To jest twój gracz osobisty, tak? Tak. Przedstaw proszę. Mój mąż Bolesław. Witamy Bolesławie. Witam. Dobry. Joker. Tak. Droga Ewelino, zanim zaczniemy, przedstawię ci zasady gry. Przed tobą 10 pytań. Po każdej dobrej odpowiedzi twoja stawka będzie rosła. Będziesz grała o 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Do dyspozycji masz 7 jokerów. Każdy joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi. Masz także jokera osobistego, którego powitaliśmy, to jest twój mąż Bolesław. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, mając jokery, stracisz 3 jokery. Jeżeli nie będziesz miała jokerów, odpowiesz niepoprawnie, obsuniesz się o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Wszystko jasne? Tak. Jest koncentracja? Chyba tak. Humor dopisuje, tak? Chyba jeszcze też. Dzisiaj przyjechałaś z pięknego Krakowa? Z deszczowego. Na Brackiej pada deszcz, tak? Zawsze. Tak, ale u nas jest słońce, życzymy ci powodzenia i startujemy. Dziękuję. Serialowy bohater, który za pomocą scyzoryka i taśmy klejącej potrafił zrobić wszystko z niczego, to Hawkeye, Mardok, MacGyver czy Barakus? I się zaczęło niezbyt dobrze. Coś się obiło uszy? Nie. Myślę, że to raczej nie MacGyver. A pozostałych nie znam w ogóle. Więc niestety musimy zacząć od jokerów. Jokera, prosimy. Joker wzięty, ja doliczę ci 15 sekund za wzięcie jokera. Czy będzie to osobisty joker, czy zwyczajny? Myślę, że za wcześnie na męża. Dobrze. Także zwyczajny i poproszę pomiędzy... Ale zastanów się, tak? Bo jeżeli on wie, to możesz mieć już od razu, tracąc tylko osobistego jokera. A tak być może, skoro w ogóle ci nie kojarzy, stracisz 3 jokery. Myślę, że zachowam go na później. Proszę bardzo. I poproszę jokera pomiędzy odpowiedziami Mardok i Barakus. Proszę bardzo, sprawdźmy, który z tych wariantów jest niepoprawny.
Marduk odpada. Niestety lecimy dalej. Czyli tak jak przewidywałem, proszę. Teraz poprosimy Jokera pomiędzy Hawkeye i Paragus. Sprawdźmy więc, który wariant jest niepoprawny z tych dwóch. Zostaje MacGyver i Paragus. O żadnym nie słyszałaś. O MacGyverze, ale... Ale na początku powiedziałeś, że nie słyszałaś nic. Że MacGyvera kojarzę, a pozostałych nie znam. Że MacGyvera odrzucam, ale mimo wszystko nie daje mi on spokoju, więc chyba musimy wykorzystać trzeciego Jokera. Mm-hmm. I tak. Usłyszeć poprawną tak, odpowiedź. Tak, usłyszmy w takim razie poprawną odpowiedź. O kogo chodzi? MacGyver. MacGyver to jest taki człowiek, który potrafi zrobić na przykład zupę pomidorową z dwóch kiszonych ogórków. Wszystko. Dobrze, 500 zł na koncie, gramy dalej. Oto drugie pytanie dla ciebie. Powiem ci, że mąż wiedział i gdybyś go tutaj wzięła, to tylko stratą jednego Jokera osobistego byś wiedziała. Ale masz inną tutaj filozofię gry. Tak. Myślę, że po grze będziesz miała z nim rozmowę. Poznaję to po jego minie. Gramy dalej. Proszę bardzo. Dźwięk wydawany przez bociana nazywa się szczęk, klekot, trel czy kląskanie. Dźwięk wydawany przez bociana nazywa się klekot chyba. Szczęk, trel, kląskanie. Odpowiadam. Proszę bardzo. Że jest to klekot. Zaznaczamy? Tak. Zaznaczam więc klekot. Sprawdzamy? Tak. Mąż co na to? To jest dobra odpowiedź. Ja też potwierdzam. Klekot. Idziemy w górę. Co prawda nie ma trzech jokerów, ale nie ma co żałować. 2000 to jest poziom twojej gry. Cztery jokery zachowane, no i twój as w rękawie, czyli twój mąż Bolesław, tak? Który wie wszystko. Który wie wszystko. Przed nami kolejne pytanie. Letni kapelusz wyplatany ze spreparowanych liści południowoamerykańskiej rośliny łyczkowca dłoniastego to Panama, Jamajka, Dominikana czy Aruba. Miałaś taki kapelusz? Niestety nie miałam takiego kapelusza, ale wiem, że jest to kapelusz nie jamajski, nie dominikański. Aruba też nie. Jest to kapelusz panamski. Czyli Panama. Tak. Oto pomoc naukowa, tak wygląda. Dokładnie. I to była dobra odpowiedź. Mąż odżył, odetchnął tutaj, wiesz? Jest okej. Po tej pierwszej wpadce? Nie, to nie jest wpadka, to jest po prostu gra. 5000 poziom twojej gry, wspinasz się w górę bardzo konsekwentnie. Przed tobą następne pytanie. Godzina W to kryptonim rozpoczęcia powstania warszawskiego. Która to była godzina? Godzina 15. Godzina 16. Godzina 17 czy godzina 18? Myślę, że mój mąż ma szansę to wiedzieć. Ja z historii jestem noga. Hmm? Coś kojarzy ci się? Ale coś mi się kojarzy, że była to godzina 17, ale... Czy zaufasz swojej intuicji? Ostatnio odrzuciłam MacGyvera i był to... I to była to dobra odpowiedź, więc... 7 sekund. Zaznaczmy 17. Proszę bardzo, zaznaczam godzinę 17 jako godzinę W. Dobrze czy nie, jak sądzisz? Intuicja mówi mi, że dobrze. Nigdy się na niej nie zawiodłam, ale... A może trzeba było poprosić męża, który zaznaczył dobrą odpowiedź. Podobnie jak ty. Zaoszczędziliśmy męża, tak? Tak. Bo on wie wszystko. On wie wszystko. Czyli na trudniejsze historie go tu bierzemy, tak? Tak. Dobrze. Niech się jeszcze podenerwuje, bo tak. Każdy się denerwuje przed tutaj wejściem na górę.
Ewentualnie nie wyślemy go w ogóle. Po prostu mnie tu przywiózł i on może... na tym się skończy. Myślę, że to jest dobra opcja. Tego mi życzył, ale żebym nie musiała z niego korzystać. Potrafi zachować zimną krew? Tak. Tak? Tak, tak. Czym się zajmujesz, Bolesławie? Jestem asesorem prokuratorskim. No to musisz mieć zimną krew, absolutnie. No, nerwy na wodzy, prawda, emocje wstrzymane. Trzymajmy go na potem. Tak. Dobrze? Gramy dalej przed tobą. Piąte pytanie. To troszkę może być z jego dziedziny. Posłuchaj. Jaki numer miał tytułowy paragraf z powieści Josepha Hellera, synonim absurdalnego, niemożliwego do spełnienia warunku? 22, 33, 44 czy 69? Pamiętasz tytuł tej książki? Nie, kojarzy mi się albo 22, albo 33. 44, raczej nie 69. Tytułowy nie. Paragraf. Paragraf. Paragraf i tu jest ten numer. 10 sekund. Bierzemy Jokera. Jestem bardzo ciekawy, czy zwyczajny, czy osobisty. No i tu jest pytanie. Czy mój mąż to wie? On wie wszystko. On wie wszystko. Prawda? Ale jeszcze masz 5 pytań. A nie intuicja wiem, co ci mówi? Że 33. Ale tutaj nie zaufam swojej intuicji i chyba poprosimy męża. Już tak? Teraz. Na kłopoty mąż. Bolesławie, zapraszamy. Cześć, kochanie. Cześć. Dawno się nie widzieliście. No. Dobrze. Za chwilę doliczę 15 sekund za wzięcie Jokera i to jest czas dla was. Proszę. Wiesz co, nie jestem pewny, ale nie, czy nie? Jestem prawie przekonany, że to jest 22. 22, tak? Tak, paragraf 22. I że to jest po prostu niewykonane, tak jak to jest powiedziane. 44, 69 na pewno. Nie, 69 tak? To jest jakaś tam liczba, ale... Okej. Okay, ale nie jest to niemożliwe do wykonania. Odpowiadamy 22. Paragraf 22, tak? Mąż powiedział, że jest prawie przekonany. Tak? A tak. Prawie robi wielką różnicę. Jaką? Dowiemy się za chwilę. Miło mi, że są państwo z nami. Witamy ponownie w Jokerze. Gra Ewelina. To jest piąte pytanie. Pytanie brzmiało, jaki numer miał tytułowy paragraf z powieści Josepha Hellera, synonim absurdalnego, niemożliwego do spełnienia warunku. Wezwałaś na pomoc męża Bolesława i mąż powiedział, że jest prawie pewien, że to jest... 22. 22. Jest z nami osoba, która przeczytała wszystkie książki świata. Kamilo, witamy. Dzień dobry. Jak samopoczucie dzisiaj? Fantastycznie, a u was? Jak super. U was? Dobrze, jeszcze dobrze. U mnie jak zawsze dobrze. Ale muszę być szczera, bo książkę telefoniczną sobie odpuściłam. Przytłoczyła mnie ilość bohaterów, rozumiecie? To przed tobą jeszcze. Jednak paragraf Hellera pochłonęłam z wielką przyjemnością. Tytułowy paragraf to rzeczywiście istniejący w czasach II wojny światowej przepis, pozwalający żołnierzowi na własny wniosek odejść do cywila z powodu choroby psychicznej. A był to paragraf 22. Brawo! Jest. Jest, dobrze. Trzymaj, powodzenia, będzie dobrze. Cudownie, idziemy w górę. Cały czas na drabinie wygranych. 20 tysięcy to jest poziom twojej gry. Przed tobą 5 pytań, trudniejszych pytań. Dlatego na zastanowienie się będzie cała minuta. Teraz zmienię kolor studia, żeby był zgodny z kolorem twojej marynarki. Oto kolejne pytanie. Dawny rejent to dzisiejszy... A tak bez wariantów, tak na próbę? Proszę bardzo. Notariusz, sędzia, prokurator czy protokolant? Pierwsze skojarzenie. Protokolant? Chyba. Nigdy się nie zastanawiałam nad tym głębiej. Nie ma tak, że każdy wie. Prokurator, sędzia, notariusz. Odpowiadam chyba. A masz 4 jokery? Tak. Ale odpowiadam.
proszę. Protokolant. Zaznaczam odpowiedź protokolant. Mąż kiwa głową smutno. Co myślisz? No moim zdaniem jest to notariusz. I to był notariusz. Trudno. No kiedyś trzeba, tak, nie odpowiedzieć. Tak. Do tej pory szło cały czas dobrze. No wypada przynajmniej raz, tak? Tak. Nie odpowiedzieć. Gramy dalej, proszę. Gramy bardzo. Dalej. Cztery pytania do końca. Oto siódme. Taniec towarzyski. Tańczyłaś rock'n'rolla, tak? Tańczyłam. Akrobatycznego, ale inne tańce też? Tak jak wcześniej wspominałam, amatorsko na kursie z mężem. Inne towarzyskie, inne tak? towarzyskie, bardzo, w zakresie bardzo podstawowym. Historia tańca, posłuchaj. Który z tych tańców towarzyskich najwcześniej zawojował parkiety Europy? Tango, walc, rumba czy foxtrot? Europy. Mhm. Coś będziesz odrzucać, czuję to. Tango jest tańcem argentyńskim, o ile się nie mylę. Rumba to taka trochę zmieniona czacza. Wydaje mi się, że walc. Teraz pytanie, czy brać jokera, czy... Czy zaufasz, tak? Czy zaufać intuicji. Walc. Wydaje mi się, że walc jest standardem wcześniejszym, że foxtrot odpowiadam, że walc. Dobrze, zaznaczam odpowiedź walc. Nasz ekspert, który wie wszystko, mąż? Jestem przekonany, że jest to walc. Że jest to walc, tak? Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku chyba. Na kongresie wiedeńskim w 1815? Tak, wtedy mówiono, że właśnie na kongresie wiedeńskim cały kongres tańczył walca też. To może powiem tak, jak to w tańcu? Panowie, proszę, panie, więc zapraszam Kamilę. Słuchamy? Witam w programie Taniec z odpowiedziami. Taniec, o którym mowa, był tańczony jako taniec salonowy już w XVIII wieku, ale prawdziwym przebojem stał się mniej więcej 100 lat później. Nie była to zmysłowa rumba, nie było to także ogniste tango. Karierę jako pierwszy zrobił dostojny walc. Brawo! Pani magister Ewelino, dobre wiadomości. Gra pani teraz na poziomie? 50 tysięcy. Tak, 50 tysięcy złotych. Ma pani jednego jokera. Trzy pytania przed panią. Jeżeli pani odpowie prawidłowo, pani magister, wychodzi pani mając 50 tysięcy złotych. Super. Ale będzie powitanie w aptece. Nic prostszego. Prawda? No dobrze, walczymy. Ósme pytanie dla Eweliny. Która z tych substancji jest najlepszym przewodnikiem elektryczności? Srebro, złoto, miedź czy aluminium? I tak, i powinnam to wiedzieć. No tak. Powinnam to wiedzieć, ale to fizyka. Pierwsza myśl. Pierwsza myśl, miedź. Srebro, złoto, aluminium, miedź. Miedź. Raz się żyje. Odpowiadam, że miedź. Zaznaczam. Tak. Można było wziąć jednego jokera i sprawdzić, czy to miałoby sens, tego nie wiem, ponieważ właściwie wszystkie pozostałe odrzuciłaś. Właściwie tak. Najlepszym przewodnikiem prądu elektrycznego i ciepła ze wszystkich metali jest srebro. No cóż, straciłaś jednego jokera, spadłaś o dwa oczka niżej na tabeli wygranych, bo razem o trzy, czyli jesteśmy na poziomie 10 tysięcy złotych. A to znaczy, że masz cały czas szansę na 50 tysięcy. Wystarczy dokonać prostej rzeczy. Odpowiedzieć tylko na dwa pytania. Bezbłędnie. Oto przedostatnie pytanie dla ciebie. Co to jest lulo? Bez wariantów? Nie mam pojęcia. Afrykańska kołysanka, rodzaj kapelusza, gatunek papugi czy egzotyczny owoc? O owocu takim nie słyszałam, a znam dużo egzotycznych, więc to raczej nie. Afrykańska kołysanka, może do lulania, ale czy lulo, czy to nie jest kapelusz, lulo?
też mi się nie obiło o uszy papuga Lulo. Papuga Lulo, gatunek papugi, afrykańska kołysanka Lulo. Cóż, pozostaje mi strzelić w najbardziej sensowną według mnie odpowiedź. Tylko strzel celnie, bo mąż, który wie wszystko, wie. Nie. Lulo. No chyba papuga. No nic innego nie wymyślę. 6 sekund. Zaznaczmy papugę. Papuga, tak? Najwyżej mi się dostanie od męża. Co można to? Moim zdaniem jest to egzotyczny owoc. Egzotyczny owoc. To byłaby dobra odpowiedź. Naprawdę? Tak, tak on wygląda. Zobacz, pomoc naukowa. To jest właśnie o Lulo. O Boże. Odrzuciłam na samym początku. Prawda? Ale spokojnie, przed nami jedno pytanie i szansa na pieniądze w naszym programie. Ewelino, pani magister Ewelino, przed panią ostatnie pytanie w Jokerze. Motoryzacja. Nie. Ale możesz sobie poradzić. Posłuchaj. W którym z tych miast powstała włoska marka Fiat? Mediolan, Rzym, Turyn, Cortina d'Ampezzo. Nie wiem. Nic w ogóle? Nie wiem. Fiat. Mediolan, Rzym. Z czym ci się kojarzy Mediolan? Z modą. Rzym? Z papieżem. Turym? Cortina d'Ampezzo? Z czymś, Cortina d'Ampezzo. Z czymś czy nie? No nie. Nie. Turyn. Cortina. Słucham? Chyba odpowiem Cortina. Turyn? To Turyn. Turyn. Nie wiem. Turyn. Co zaznaczyć? Turyn. Turyn. Dobrze, 2 sekundy przed końcem, ale udało się. Zaznaczyliśmy Turyn. Mąż, który wie wszystko, zaznaczył co? Ja zaznaczyłem Mediolan, ale to chyba nie jest dobra odpowiedź. Zaznaczył Mediolan. Okazuje się, że nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. Bo tym miastem jest Turyn. I co? 2000 to jest twoja wygrana. Super. Jak się grało tutaj, powiedz z nami? Bardzo przyjemnie, bardzo miło, emocjonująco. Emocjonująco. Mąż, który wiedział wszystko, nie wiedział, że to jest Turyn. Bo właśnie o to chodzi. Nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko, a najtrudniej jest siedzieć na fotelu gracza. Oczywiście. 2000, 20 minut gry, prawda? Super. Lepiej niż w aptece. Oczywiście. Dziękuję ci bardzo za miłą grę, dziękuję. I gratuluję, dziękuję bardzo. Niektórzy, aby zarobić 50 tysięcy złotych, potrzebują pracować cały rok. Piłkarze potrafią to zrobić w kilka sekund. Nasz kolejny gracz będzie na to potrzebował niecałe pół godziny. Przed wami Tomasz Strejch. Tomasz to dosłownie i w przenośni silna osobowość. Na co dzień zarządza projektami IT w dużej korporacji, a po pracy, nie na żarty, trenuje sporty walki. Jest amatorskim mistrzem Polski MMA. Czy zostanie też mistrzem Jokera? Świetnie. MMA to rozumiem, że jest już jakiś etap innych sportów walki, tak? Bo dokładnie. Co było wcześniej, jak to się zaczęło? Zaczęło się od MMA właściwie, a dopiero później się rozdzieliło na takie poszczególne dyscypliny, jak boks tajski, brazylijskie jiu-jitsu, ale żeby ostatecznie to spiąć właśnie na zawodach to jest amatorskich MMA, tak? MMA, tak. No jakby nie patrzeć z jednego i z drugiego, mocno składa się ta dyscyplina, tak. Formuła MMA. Ile miałeś lat, kiedy zaczynałeś? Oj, już można powiedzieć, że zacząłem jako emeryt. Już metryka raczej nie była taka młoda, jeśli chodzi o wiek sportowca, bo miałem około tam chyba 25 lat. A to dosyć późno na sporty walki. Właśnie dlatego. Co cię skłoniło? Ostatnia szansa.
No właściwie z tutaj obecnym Jokerem graliśmy sobie w piłkę raz na tydzień w poniedziałek. No i mieliśmy taki problem ze skompletowaniem składu, że ostatecznie odezwałem się do swojego serdecznego przyjaciela i spytałem, co trzeba zrobić, żeby zacząć jakąś inną formę aktywności, bo ze względu na siedzący tryb życia to jednak czegokolwiek potrzebowałem. Także padło na to. No i tak już zostałem po pierwszym treningu. Fantastyczna przygoda. To taka większa pewność siebie, kultura fizyczna, ale także trochę droga życia, prawda? No, jakby nie patrzeć tak. Droga wojownika. No. Droga wojownika, dokładnie. No dobrze, mówiłeś o swoim przyjacielu Piotrze. Rozumiem, że to jest joker osobisty, tak? Tak, zgadza się. Jak się poznaliście, panowie? No poznaliśmy się już ponad 10 lat temu. Był organizowany taki cykl spotkań pod Pałacem Kultury, gdzie rywalizowało się ze sobą na słowa. No i tam skoczyliśmy pojedynek tak zwanej bitwy freestyle'owej. No i można powiedzieć, że od tamtej pory... No nie chcę mówić, no akurat bilans mam bardzo dobry. Piotr jest świetnym zawodnikiem, ale akurat wtedy miałem taki fart, że udało mi się wygrać. Szybko zakończyłem karierę i nie dałem po prostu tego rewanżu, więc jakby nie patrzeć, jestem do przodu, ale jakby nie patrzeć, uważam, że umiejętności Piotrka były zawsze klasy wyżej ode mnie, także to był niesamowity fart akurat w moim wykonaniu. Witamy jokera osobistego Piotra. Witam. Dobry. Zanim zaczniemy, przypomnę ci zasady gry. Przed tobą, Tomaszu, 10 pytań. Za każdą dobrą odpowiedź twoja stawka będzie rosła. Będziesz grał o 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy zł. Do dyspozycji, oprócz jokera osobistego, którego raz tu możesz wezwać, aby pomógł ci odpowiedzieć na pytanie, masz 7 jokerów zwyczajnych. Każdy joker służy do eliminacji jednego niepoprawnego wariantu odpowiedzi. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, mając jokery, stracisz 3 jokery. Jeżeli odpowiesz niepoprawnie, nie mając jokerów, obsuniesz się o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranych. Zrozumiałem. Startujemy? Zaczynajmy. Zaczynajmy. Oto pierwsze pytanie. Sport. Sport lubisz? Tak, no dosyć w wąskiej dziedzinie, jakby nie patrzeć, więc mam nadzieję, że jednak będę coś na ten temat wiedzieć. Oto pytanie. Główna północnoamerykańska liga koszykówki oznaczana jest skrótem NFL, NBA, NHL, BWV. 30 sekund. Mogę grać teraz na zwłokę. Tak, tak oczywiście, tak, buduj. To będzie ten moment właśnie. Że wahasz się, tak? Zastanawiam się właśnie nad BWV. O, to ciekawe. Bo pierwszy raz to widzę na oczy. Ale... Nie będę trzymać tak właśnie wszystkich w niepewności. Trzymasz 30 sekund. Widzę tutaj hokej. Nie do końca pamiętam, co to jest NFL, ale na drodze dedukcji NBA. Zaznaczamy? Zaznaczamy. A co to jest BWV, zastanawiałeś się? Tak. Powiem ci, to jest skrót katalogu dzieł Bacha. Okej. Okay. NBA to dobra odpowiedź. Świetnie, cieszę się bardzo. Dobrze, bardzo dobrze. 500 zł na koncie. Nabrałem rozpędu. Pierwsza runda za tobą, tak? Bez straty jokera. Ile potrzebujesz przerwy? Minuta. Jest minuta przerwy. MMA, jest minuta, tak? Tak. Jest. Ale nie zdążyłeś się spocić. Na dojście do siebie. Nie, to no co, to jedziemy? Make-up zamknął mi pory, wiesz. No bo Tomasz Oświęciński musiał ostatnio dłużej poczekać, tak? Tak, faktycznie. Zanim odpoczął. Dochodził chyba do siebie z pół godziny po na stołeczku walce. Siedział, nawet przy dekoracji. Tak, potrzebował tlenu po walce. Dokładnie. Ty ja mam lepszą wydolność. Na luzie, w takim razie gramy dalej. Płaszcz mięśniowy. Tak jest. Dokładnie tak. Oto drugie pytanie. Któremu z tych superbohaterów zdecydowanie nie służy kryptonit? Batmanowi, Spidermanowi, Supermanowi czy Kapitanowi Ameryce? No powiem ci, Krzysztofie, że żadna z tych odpowiedzi nie jest mi obca. Czytało się komiksy, za młody nawet sporą część kolekcjonowałem, więc mam ich tam parę numerów w garażu. Spidermanowi na pewno nie. Batmanowi również. To nie jest ta odpowiedź, którą chciałbym w tym momencie wybrać. Kapitanowi Ameryce też raczej bym to odrzucił. Czyli? Superman. Zaznaczam. Kryptonit faktycznie nie służył mu. Dlaczego? To był kamień o jakichś konkretnych właściwościach. Tak, jaki pamiętasz? Kompletnie eliminował mu chyba wszelkie moce. Tak, odbierał mu mocy i mógł zabić. Dokładnie tak. Wtedy to jest pierwszy raz był śmiertelny. Tak.
pierwiastek z jego czystej planety, kryptonit. A jak wiadomo, moc i w życiu, i w klatce, i na ringu jest najważniejsze. Mówią, że wszędzie dobrze, w domu najlepiej, no w tym przypadku... Nie bardzo. Dobrze, to co? Potrzebujesz przerwy, czy nie? Nie, lećmy dalej. Nie spociłeś się? Nie spociłem się, czuję adrenalinę, ale nie chciałbym jej wytracić, bo dobrze. Ona też pewnie pomaga. To w takim razie jedźmy od razu i przed tobą trzecie pytanie. Jaki rodzaj muzyki najbardziej lubisz? Lubię szeroko pojętą muzykę, muszę ci powiedzieć. Najwięcej w życiu słuchałem hip-hopu i rocka, więc jakby nie patrzeć. Hip-hop jest taką dziedziną, w której korzysta się z inspiracji z każdej chyba innej muzyki, także można powiedzieć, że pełen przekrój. Nagranie z 1964 roku, ballady The House of the Rising Sun, stało się wielkim przebojem zespołu. Idziemy w klasykę, co? Klasykę rocka. Led Zeppelin, The Animals, The Doors czy The Rolling Stones? Wydaje mi się, że brzęczy ten utwór cały czas w głowie. Aż chciałoby się go zanucić, ale nie mam tak wielkiego talentu w tym momencie, żeby faktycznie się o to pokusić. Śpiewać każdy może. No, każda z tych odpowiedzi faktycznie to są zespoły, które tworzyły praktycznie w tamtych latach swoje zespoły. 10 Prawie. Sekund. Wybieram The Animals. Wybierasz The Animals. Twój przyjaciel Piotr? To samo. Oczywiście, The Animals. Cieszę się bardzo. Jeżeli teraz czujesz taką wewnętrzną potrzebę zaśpiewać, zanucić The House of the Rising Sun, to możesz. Może wspólnie. Zacznij. Tam, tara, tam, taram, tam, tam, tara, tam, taram. Następne nutki. To jest na pewno to. Sam nie jestem pewny. Ja też nie jestem pewny. Nie poznałbym właśnie. Tego, jakbym to nucił. Poczekaj, Kamila. There is a house in właśnie. New Orleans. To jest to. They called it Rising Sun. Pięknie. Widzisz? Jakbym tak potrafił śpiewać, to bym zaśpiewał. Pamiętasz, że w Polsce śpiewano na tę melodię taką historię o więzieniu? Nie wiem, to nie pamiętasz tego? Coś kojarzę, wiesz, ale akurat ballada taka, nie byłbym w stanie podać aktora, także bardzo dobrze, że wybraliście akurat do pytania oryginał. Prawda? Oglądasz te turnieje? Tak, zgadza się, ale grę w ciemno widziałeś? Bardziej tak? Właśnie starsze. Aha. I grę w ciemno kojarzę akurat, tak. Awantura o kasę. Miło takie nam można bardzo. Powiedzieć klasyki. Zespół, który produkuje Jokera, także produkował właśnie Awanturę o kasę. Aha, czyli to będzie bardzo taki sam miło. Kawał dobrej roboty. Przekażę wszystkim, cieszą się już teraz. Gratulacje w takim razie. Dziękuję. Jedziemy dalej, przed tobą czwarte pytanie. Jakiego koloru była furgonetka czwórki bohaterów w serialu Drużyna A? Uśmiechasz się, bo oglądałeś, tak? Tak, tak, tak. To kolejna muzyczka, którą byłbym w stanie tutaj zanucić, ale darujemy sobie to dobrze. Jak już powiedziałeś, to musisz. To jest to. Udało się. Zmyłem wstyd. Ilu masz fanów tutaj, widzisz? Świetnie, muszę założyć fanpage. Prawy fanpage, tak. Jak skończysz karierę wojownika, zaczniesz karierę wokalisty. Na pewno przeznaczę część wygranej na jakieś lekcje śpiewu, żeby to wyglądało lepiej niż za tymi próbami. Super. Oto warianty. Czarna z czerwonymi elementami, czarna z białymi elementami, niebieska z czerwonymi elementami, biała z czarnymi elementami. No jakby nie patrzeć, jestem fanem tego serialu, także odrzucam wszystkie odpowiedzi i może bez zbędnego gadania postawiłbym na pierwszą odpowiedź czarna z czerwonymi elementami. Zaznaczyć? Śmiało. Tak jest! Cieszę się bardzo. Świetnie, idziemy do przodu. Wszystkie jokery zachowane. To się rzadko zdarza przy piątym pytaniu, bo teraz będzie prawie już połowa twojej gry. Jesteś zmęczony, czy jedziemy od razu? Możemy jechać od razu. Lećmy. W takim razie jedziemy. Proszę bardzo. To może być niezbyt łatwe. Który kraj zaproponował Albertowi Einsteinowi prezydenturę? Izrael, Austria, Kongo czy Chile? To już pytanie nie będzie takie proste. Tutaj zastanawiam się na pewno nad Jokerem,
Zastanawiam się, czy kierować to do jokera specjalnego, który z wielkim prawdopodobieństwem pewnie znałby odpowiedź, ale chyba postawię na zwykłego jokera, także... Które warianty są dla ciebie najbardziej prawdopodobne? Zastanawiam się nad odpowiedzią pomiędzy Austrią a Chile. Kongo jednak brzmi dosyć egzotycznie jak na Alberta Einsteina, który miał zostać ich prezydentem. Izrael, szczerze mówiąc, brzmi troszeczkę bliżej. Ale jednak poprosiłbym o odrzucenie jednej odpowiedzi z... Między Austrią a Chile. Sprawdźmy więc, którą odpowiedź wyeliminuje Joker jako niepoprawną. Chile odpada. Co teraz? Teraz chyba powinienem troszeczkę w swoim stylu, ale jednak podjąć małe ryzyko. Stawiam na Austrię. Dobrze, zaznaczyłem odpowiedź Austria. Piotr, co myśli? Tak samo myślę. To był Izrael. Ale cios. W 52 roku zaproponowano mu, aby był drugim prezydentem Izraela, jednak się nie zgodził. Podjąłem to ryzyko. Mogłeś wziąć jokera, bo no myślałeś o Izraelu. Myślałem, nie wykluczałem na pewno tego. Ryzyko w sumie kosztowało się 4 jokery. No niestety. Walczymy dalej. Lećmy dalej. Lecimy, teraz będą trudniejsze pytania, ale na odpowiedź będziesz miał całą minutę. Oto 6 pytanie dla ciebie. Jak nazywał się okręt Jazona w wyprawie po Złote Runo? Argo, Agro, Ardo czy Aldo? Tutaj, w przypadku tego pytania, na pewno musiałbym faktycznie strzelać pomiędzy 4 odpowiedziami. Faktycznie kojarzę takie coś jak wyprawa po Złote Runo. Mm-hmm. No jednak na pewno nie na tyle szczegółowo, żeby móc tutaj zaryzykować. Będzie Joker. Z tym, że... Chyba też podejmę to ryzyko. Mam nadzieję, że trafię z tym. Skorzystam sobie z Jokera. Najpierw buzik, poproszę. Specjalnego. Wzięliśmy Jokera i teraz zwyczajny czy osobisty? Poproszę Jokera specjalnego. Chciałbym tutaj skorzystać ze wsparcia mojego kumpla Piotrka. Zapraszamy. Panowie, doliczam 15 sekund do twojego czasu i proszę bardzo, naradźcie się. Sugeruję pierwszą odpowiedź, Argo. Sugerujesz, czyli na pewno nie jesteś pewny w 100%? No, 90. 90, to całkiem sporo. No agro to mimo wszystko bardziej bym obstawiał jakąś agroturystykę, prawda? Aldo, może nie chcę powiedzieć, ale kojarzy mi się raczej z przemysłem obuwniczym. Odpowiedź Ardo i Argo to są jednak te, pomiędzy którymi 7 sekund zastanawiali. Dawaj, zaznaczmy. 5 sekund. To w takim wypadku stawiamy, Argo. 2 sekundy przed końcem czasu zaznaczyliśmy odpowiedź Argo. Piotr sugerował, że w 90% to jest dobra odpowiedź. A ja muszę powiedzieć, że odpowiedź poznamy za chwilę. Ponownie Joker gości w Państwa domach, gra Tomasz. Pytanie przed chwilą brzmiało. Jak nazywał się okręt Jazona w wyprawie po Złote Runo? Tomasz wezwał na pomoc swojego przyjaciela Piotra i Piotr powiedział, że w 90% to... Argo. Tomasz zaznaczył Argo. Może na pomoc wezwę kobietę, która zawsze dodaje wiatru w żagle. Kamilę. Witam i zapraszam na pokład statku, który można zobaczyć, a nawet odwiedzić. Replika bowiem tego niesamowitego okrętu powstała w 2008 roku w Koryncie. Oryginalnie był to pierwszy grecki statek żaglowo-wiosłowy. Jego załogę stanowili argonauci, a budowniczym był Argos. Odpowiedź więc nasuwa się sama. Statek nazywał się Argo. Brawo, Żubi. Można ucisk? Świetnie. Pniemy się cały czas w górę. 3 jokery jeszcze do wykorzystania.
Jest bardzo dobrze, przed tobą tylko 4 pytania. 20 tysięcy złotych, to jest już poziom twojej gry. Jeżeli odpowiesz poprawnie na 7 pytanie, wchodzimy na 50 tysięcy złotych. Czy potrzebujesz przerwy? Nie. Chcesz się napić wody? Tak. Dobrze, proszę bardzo. Chwila dla zawodnika. Tutaj teraz chodzą... hostesy, mówicie? Ringer. Ringer. Ringer, tak? Tak. Pani Ringer? Panie Ringer. Pani Ringer, tak? Tak. I mówią, to jest 7. Siódme pytanie. Posłuchajmy. Następna runda. Tak jest. Ty uprawiasz jiu-jitsu brazylijskie, tak? Brazylijskie jiu-jitsu, tak. Mhm. A kojarzysz flagę Brazylii? Zgadza się. A pamiętasz, jaki jest napis na fladze Brazylii? O nie. Oto pytanie. Jaki napis widnieje na fladze Brazylii? Prawo i porządek. Ład i postęp. Pokój i zjednoczenie. Bóg jest wielki. Teraz żałuję, że wykorzystałem z poprzedniego jokera specjalnego, bo to pytanie prawdopodobnie czekało właśnie na moje wsparcie Piotra. Sprawdźmy, czy Piotr wie. Proszę zaznaczyć na swoim komputerze. Wie. Też tak mi się wydaje. Ale pomógł w poprzednim. Tak, nie no, zgadza się, dlatego nie mogę tutaj nic złego na jego temat powiedzieć. Jednak po prostu wiem, że odwiedził wiele razy Brazylię, dlatego nieraz pewnie patrzył na tą flagę. Na pewno wykluczyłbym ład i postęp, no bo flaga jednak mimo wszystko powstała przed postępem technologicznym w Brazylii. Pokój, zjednoczenie, prawo i porządek, Bóg jest wielki, dość mi pasuje. To jest bardzo religijny kraj, więc chciałbym skorzystać z jokera. Ciekawy jestem, między którymi wariantami. Chciałbym skorzystać z jokera pomiędzy Bóg jest wielki, ze względu na to, że to jest bardzo religijny kraj. Jak i prawo, porządek. Na razie myślisz, że prawo i porządek, tak? Tak, prawo i porządek, Bóg jest wielki. Sprawdźmy więc, który wariant jest niepoprawny. Co teraz? Teraz podejmę ryzyko. Jeszcze rozpatruję tą odpowiedź, jaką jest pokój i zjednoczenie. Jednak pamiętam, że coś było paradoksalnego, jakiś paradoksalny napis na tej fladze, który się nie zgadzał z tym, co panuje w kraju. Zjednoczenie raczej tam jest. Czas, także proszę odpowiedź. Prawo i porządek, poproszę o zaznaczenie, tak? Odpowiedzi. Zaznaczam odpowiedź, prawo i porządek. Taki lekki hazard. Dokładnie. Z tym, że nie mogę nic stracić, bo jeszcze nie zyskałem. Możesz stracić 2 jokery i spaść na poziom 10 tysięcy złotych. Zgadza się. Czy to jest dobra odpowiedź, czy nie, powie nam Piotr. Prosimy. Prawidłowa odpowiedź w oryginale brzmi ordem i progresu, czyli ład i postęp. Oh my tak god. Tak jest. W tym momencie poziom twojej gry to jest 10 tysięcy złotych. Mhm. Czuję, że potrzebujesz przerwy i to dłuższej niż ta jedna minuta, no, która jest z MMA. Tak? W takim razie proponuję przerwę do kolejnego odcinka. Dziękuję ci za dzisiaj i Tomasz będzie kontynuował grę w następnym Jokerze. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję sobie. Proszę.